Zbliżający się Dzień Świętej Barbary jest okazją, by zaprezentować Państwu jeden z czterech obiektów muzeum w Chorzowie związanym z przemysłem górniczym. W naszych zbiorach możemy odnaleźć wiele pamiątek związanych z przemysłowym dziedzictwem miasta. Przykładem obiektu związanego z chorzowskim górnictwem jest puchar wykonany z rzeźbionego węgla, podarowany przez dyrekcję kopalni węgla kamiennego Barbara Chorzów, Hucie Batory. Na pucharze odnajdziemy kuplę otoczoną motywami roślinnymi. Godło górnicze, kupla, składa się z dwóch skrzyżowanych narzędzi, żelazka i pyrlika. Pyrlik, ostro zakończony młot górniczy, służy do urabiania, natomiast żelazko, płasko zakończony młot, służy do uderzania w pyrlik. Na pucharze znajduje się napis KWK Barbara Chorzów. Kopalnia ta powstała w 1970 roku z połączenia kopalń Chorzów i Barbara Wyzwolenie. Kontynuowała ona wydobycie zapoczątkowane w 1791 roku przez kopalnię Prinz Karl von Hessen, później przemianowanej na kopalnię Król. Wydobycie węgla kamiennego przez kopalnię Barbara Chorzów odbywało się poprzez trzy poziomy: 321, 450 oraz 630 metrów. W wyniku przekształceń restrukturyzacyjnych zdecydowano o zamknięciu kopalni, w której ostatecznie zakończono wydobycie 24 listopada 1993 roku. Z okazji Barbórki Muzeum w Chorzowie życzy wszystkim górnikom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności, zdrowia i bezpiecznej pracy. Szczęść Boże!